Są już pierwsze efekty pracy nieoznakowanego radiowozu na drogach powiatu chrzanowskiego, czyli tzw. czarnej perły. Kilkuset kierowców słono zapłaciło za złamanie przepisów. Już ponad rok policjanci z chrzanowskiej drogówki mają do swojej dyspozycji nieoznakowany samochód z wideorejestratorem. Czarna Skoda Superb, zwana pieszczotliwie czarną perłą, patroluje drogi powiatu chrzanowskiego, a efekty widać. Piraci drogowi sporo płacą za swoje dokonania. Odkąd czarna perła wyjechała na ulicę, mandatami ukarano już 744 kierowców. Główne przewinienie to nadmierna prędkość. Powiem szczerze, główną bolączką jest prędkość i za prędkość w głównej mierze kierujący otrzymywali mandaty. Aczkolwiek oczywiście zdarzały się nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, bądź też niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego. W sumie kierowcy zatrzymani na skutek działania policjantów poruszających się nieoznakowanym radiowozem zapłacili mandaty na łączną kwotę 158 500 zł. Średnia wysokość mandatu wynosiła więc 210 zł. Mowa tu oczywiście o matematycznej średniej, bo rekordziści zapłacili znacznie więcej. Mandat 1000 zł, punktów 26, prędkość była przekroczona o 80 km. Jak podkreślają policjanci, nie o kary tu chodzi, ale o efekt. Stróże prawa mają nadzieję, że kierowcy, mając świadomość, że mogą spotkać taki nieoznakowany radiowóz, będą pamiętać o przepisach i częściej ściągać nogę z gazu.